Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, transformacja ustrojowa do komunizmu w Ameryce galopuje najszybciej jak tylko może. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, związki zawodowe i demokraci, socjaliści atakują prawo do pracy jak tylko mogą. W Ameryce związki zawodowe, no to 90% związków zawodowych to jest w budżetówce. Pracownicy federalni mają swoje związki zawodowe, no i oni negocjują swoje pensje, swoje płace. Tak dużo związków zawodowych prywatnych nie ma, no bo to jednak to był bandytyzm lat 40., 50. Dużo gangsterów było. No nawet i teraz skazano 11 najwyższych członków związku zawodowego pracowników samochodowych, produkujących samochody. Także, że to się dużo nie zmieniło. 23 stany ma coś takiego jak prawo do pracy, czyli że nie są zmuszani do bycia w związkach. W każdym razie nie są zmuszani do tego, żeby płacić składki, no bo do tego to się składa. No i te wielkie organizacje robotnicze czy pracowników, no dzisiaj tam już tych robotników dużo nie ma, ale pracowników, no to osiągnęli to, co zamierzali, no bo związki zawodowe zawsze głosują za socjalistami. Kto głosuje, kto jest socjalistą? No, ktoś, kto głosuje za wielkim rządem, za państwowym rządzeniem, no, komitety centralne, tego rodzaju rzeczy. To nie są rzeczy prywatne. Także związki zawodowe są, zawsze były i będą za socjalistycznym rządem. Akurat w Polsce to było dziwacznie, Solidarność powstała, no ale to też były związki państwowe, które się zbuntowały przeciwko związkom państwowym. No i to jest to, co w Polsce, w Ameryce komuniści chcą zrobić. Chcą zrobić te związki zawodowe, państwowe związki zawodowe w prywatnych firmach tak samo. No i teraz jest ustawa w Izbie Reprezentantów, przeszła ustawa o prawie do zorganizowania się związku zawodowego. To jest przeciwstawne prawu do pracy. No i Biden powiedział, że to podpisze, jeżeli Senat to zaaprobuje. No a prawdopodobnie Senat to zaaprobuje, no bo teraz jest 50-50 i Kamala Harris jako wiceprezydentka ma prawo do przechylenia szali i będzie 51-50. No i to będzie największa zmiana takich grupowych rozmów pracowniczych od lat wojennych, od lat II wojny światowej. No i to przechyla kompletnie całą tą skalę w kierunku związku zawodowych i komunistów i socjalistów. No, będzie należenie do związków zawodowych przymusowe, no i płacenie składek również będzie przymusowe. Co jest najważniejsze, na poziomie federalnym ta ustawa w zasadzie zlikwiduje prawa stanowe, które obowiązują w 23 stanach. No to nie jest to, co w Konstytucja mówi. Konstytucja mówi, że Ameryka to jest kraj federalny stanów, to są Stany Zjednoczone Ameryki. No i najwyższym prawem są prawa stanowe, no i później są prawa federalne dotyczące wszystkich. No ale teraz się okazuje, że stany, które mają w konstytucjach prawo do pracy, będą zmuszone. Co to znaczy te prawo do pracy? No jeżeli jest jakaś firma i jest tam związek zawodowy, no i ten związek zawodowy, można do niego należeć albo można do niego nie należeć. Jeżeli się nie chce należeć i nie chce się płacić składek, no to się pracuje dla firmy, ale nie jest się członkiem związku zawodowego. W 2018 roku Sąd Najwyższy powiedział, że czegoś takiego nie może być, ale to tylko w związkach
sportach zawodowych państwowych, no a w prywatnych nie ma takiego zabezpieczenia. To określenie prawo do pracy, no to zaczęło być używane w 1905 roku, kiedy w kopalniach górnicy w Pensylwanii, kiedy był strajk górników, no to inni górnicy powiedzieli, że oni chcą pracować, i jeden z inżynierów, taki Amerykanin ze Szkocji, powiedział, że ja mam prawo do pracy, kiedy chcę, ja mam prawo do pracy, jaką ja chcę, ja mam prawo do pracy, mogę pracować dla kogo chcę. Tak, także to był ten wybór taki amerykański, że nie mogę być zmuszany przez nikogo, żebym nie mógł pracować. Inny też jeden z tych górników, który później był, oczy mu wydłubali ci związkowcy, oślepili go w zasadzie, no to powiedział, że ja wierzę w to, że człowiek ma prawo, niezależnie od tego, jakie są jego powody, żeby pracował gdzie chce, jak chce, dla kogo chce i bez żadnych rozkazów od kogoś. Czyli w zasadzie no, ci ludzie mówili tak jak większość normalnych ludzi uważa. No, takie sentymenty, no to są wśród Amerykanów. No, Amerykanie ogólnie tam uważają, że 80% ocenia związki zawodowe dosyć pozytywnie, ale właśnie też 80% uważa, że prawo do pracy, czyli niepłacenie składek, również jest ważne. Związki zawodowe nawet same w sobie, no to częściowo ci normalni rozumieją, że niezmuszanie ludzi do bycia w związkach powoduje to, że związkowcy są jakoś, te związki zawodowe są jakoś aktywne i mówią, słuchaj, nie chcesz należeć, no to nie należ, ale popatrz się, my coś robimy dla ciebie. Jeżeli uważasz, że to, co my robimy jest warte tego, no to płać składki. Jeżeli uważasz, że my to, co robimy dla związkowców, nie jest warte, no to nie bądź członkiem. Także to jest jakaś taka konkurencja, jest to dla normalnego człowieka zrozumiałe, że jest wolna wola, że jest wolny wybór, że są możliwości, że są alternatywy, no i nie ma zmuszania, nie ma zamordyzmu. A teraz komuniści w kongresie, czy konkretnie no to w Izbie Reprezentantów powiedzieli, że związki zawodowe mogą zmuszać pracowników, żeby wstępowali. W Amazonie właśnie podobne argumenty były używane. Ta ustawa o prawie do organizacji związkowych powoduje to, że związki zawodowe mogą zmusić pracodawcę, żeby zwolnił pracownika, który pracuje, a nie chce należeć do związków zawodowych. No to przecież to jest makabra, tak? To by dotyczyło około milion Amerykanów pracujących w firmach, które mają związki zawodowe, ale nie należy do związków zawodowych, czyli opłata 20-30 dolarów na miesiąc, no to już jest 20-30 milionów dolarów więcej dla związków zawodowych, dla komunistów, no i oni będą mieli władzę wywalania na twarz, tak? No to jest makabra, to jest tak jak w PRL-u, po prostu te państwowe związki zawodowe, politycznie motywowane, do Ameryki to wchodzi. Także jeżeli głosowaliście na Bidena, no to macie odpowiedź. Zamordyzm komunistyczny jest za rogiem. Zamordyzm komunistyczny jest za rogiem. No ale te milion ludzi już by było, będzie wyrzuconych. No ale jeszcze następne miliony będzie miało podobne sytuacje, no bo zorganizowanie związków zawodowych od góry do dołu
Także tam nawet nie będzie możliwości anonimowego głosowania w wyborach na temat związków zawodowych. Także, że ludzie nie będą mogli anonimowo głosować, będą musieli na widoku głosować. No i tych, którzy głosują przeciwko, będą kopani, będą oślepiani i tak dalej. No stare ubeckie metody, czy stare jakieś metody sprzed lat. Do tego pracodawcy nie będą mogli mieć jakieś tam odpowiedzi czy kontrbalansu jakiegoś, to co związki zawodowe mówią, no to pracodawca nie będzie mógł przedstawiać swojego punktu widzenia na ten temat. Wybory do związków będą po prostu błyskawiczne, także będą automatyczne, także jest kompletny zamordyzm, kompletny komunizm, kompletne przejmowanie władzy przez aparatczyków, przez nomenklaturę, przez ludzi, którzy działają dla partii demokratycznych, demokratów, socjalistów, komunistów, tak? Także to jest galopowanie w kierunku pełnej władzy. No i jeszcze co ta ustawa wymaga? No wymaga, żeby pracodawcy dawali wszystkie informacje personalne, osobiste do związków zawodowych o każdym z pracowników. Nawet niezależni kontraktorzy, ludzie, którzy pracują na zlecenia, też nie będą mogli, będą podchodzili pod to. Oni będą zaklasyfikowani jako pracownicy. No i jeżeli będą zakwalifikowani jako pracownicy, no to wtedy będą zakwalifikowani jako, że mogą zakładać związki zawodowe. No jak będą zakładać związki zawodowe, no to będą zmuszeni płacić. No i związki zawodowe w Ameryce, na przykład nauczycieli, no to jest bezczelne komunistyczne świnie. Teraz nie chcą iść nauczać dzieci, no bo wolą siedzieć na Bahamach czy w domu w piżamie i uczyć. No ale to są właśnie te zdegenerowanie związków zawodowych. Po co są te związki zawodowe? No związki zawodowe to są w zasadzie biznesy. To oni mają robić forsę w zamian za to, za te usługi, które przedstawiają w ramach tej grupy. No ale jeżeli związki zawodowe nie mają konkurencji, nie mają możliwości nienależenia, no to trudno ich tam rozliczać. Nie ma jakiejś konkurencji. Także to wszystko nie ma znaczenia, co ci członkowie robią, bo są automatycznie przypisywani. Prędzej czy później są bardzo wysokie składki. Jest potężna korupcja, tak jak wspominałem, 11 było zaaresztowanych. Związki zawodowe no ograniczają tą konkurencję, zwiększają legalny monopol, no bo już nie ma kogoś innego do ich reprezentowania. Reprezentują ich w zasadzie w nieskończoność. Te 23 stany z tym prawem do pracy no zlikwidują tą możliwość odmowy należenia, także że co się stanie. No nic z tego wszystkiego dobrego nie wyjdzie. Usunięcie tego prawa do pracy w innych 27 stanach nie spowoduje tego, że związki zawodowe będą musiały się rozliczać. A problem jest taki, że związki zawodowe są tylko lewackie. Związki zawodowe w zasadzie to jest siłowa armia, to jest ORMO komunistów. Związki zawodowe nie są po stronie konserwatywnej, po stronie biznesu, po stronie ludzi pracy, pracujących. Nie. Związki zawodowe są kompletnie lewackie. Także to jest
teraz jest najmniej ludzi w związkach zawodowych przez ostatnie 70-80 lat. No i związki zawodowe co zrobiły? No związki zawodowe poszły do partii. Związki zawodowe powiedziały, słuchajcie, my zawsze na was głosujemy. My zróbcie tak, żebyśmy mieli następne tam parę milionów związkowców, to będziemy głosować na komunistów. No i kongres komunistyczny powiedział, że wszyscy muszą być członkami partii komunistycznej, no w zasadzie członkami związków zawodowych. No i kongres zezwolił związkom zawodowym brać za twarz ludzi niezależnych, no i zmuszać ich do bycia związkowców. Także kiedy ta ustawa wejdzie do Senatu, no to prawodawcy będą musieli pamiętać, że związki zawodowe są słuszne do pewnego stopnia, ale nie mogą być używane jako kij partii rządzącej. No a teraz komuniści w Ameryce używają wszystkiego jako kija partii rządzącej. Związki zawodowe przepchali, ściągają nielegalnych emigrantów, to jest następne kilka czy kilkanaście milionów. No i Wenezuela się zaczyna. Związek Socjalistycznych Republik Amerykańskich się zaczyna. No, nie wiem jak to za 2 lata, co to się stanie, za 4 lata. Ludzie widzą, co się dzieje, no ale nie wiadomo, jak to daleko zajdzie. Zdrowia. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Dziękuję za prawie 3,5 tysiąca subskrybentów. Także subskrybujcie, polecajcie, gdzie możecie. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przesłanie dla konserwatystów. Dziękuję, że głosujecie po linii Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie w Ameryce 2022-2024. Nie dajmy się zwariować. Normalni zawsze wygrywają. Przesłanie dla socjalistów w Ameryce. Widzicie, co się dzieje. Głosowaliście na kogoś, kto w zasadzie przez cena benzyny jest taka, jaka jest. Widzicie, tankujecie co tydzień czy dwa, widzicie, ile płacicie. Związki zawodowe, to jest zamordyzm, to są po prostu państwowe, partyjne związki zawodowe. Nie będzie solidarności, komuniści nie pozwolą na solidarność, bo będą tylko państwowe związki zawodowe w Ameryce. Zdrowia dla normalnych.